W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polski Bronisława Komorowskiego wręczam Państwu medal za długoletnie pożycie małżeńskie. Tymi słowami rozpoczęło się każde nadanie medalu przez wójta gminy Płużnica Marcina Skonieczkę dla wyjątkowych mieszkańców Płużnicy oraz okolicznych wsi. Wyjątkowych, bo swoją wytrwałością, miłością i tolerancją dbali przez 50 lat o zdrowe pożycie małżeńskie. Złotej receptury na udane małżeństwo niestety nie ma. Jest jednak wiele czynników, o które w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać. Trzeba przede wszystkim pobrać się z miłości. A potem to już tak powoli samo przychodzi. Później już są obowiązki, wychowanie dzieci, a tak teraz to już i wnuki. Pół wieku razem szybko minęło wszystkim solenizantom. Państwo Wiśniewscy wspominali dawne czasy i nie zawsze błahe problemy, którym trzeba było stawić czoła. Jednak gdy takowe się już pojawiały, wystarczyła jedna prosta zasada. Jeden drugiego musi zrozumieć. To wtedy będzie wszystko. Jedność, jak to mówi, zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje. Rujnuje i coraz częściej wkrada się pomiędzy młodych małżonków. Niegdyś bagatelny problem w dzisiejszych czasach staje się powodem do rozwodu. Wszystko takie na luzie teraz jest takie. No, mi się wydaje za dużo swobody tej czy co takie tam wszystkiego. I się o nic nie martwi. Państwo Duma nie uważają takiego podejścia za właściwe. Nigdy się specjalnie nie kłócili, a drobne spięcia i problemy były rozwiązywane bezzwłocznie. Trzeba być dla siebie wyrozumiałym, tolerancyjnym, no i poza tym, no co, kochać się, no bo jak się bez tego, to na pewno, nie? Nie ma już... Co robić? Tak. Razem. No. Niekończącej się miłości życzyli solenizantom wszyscy obecni. Był szampan, kwiaty, upominki i tradycyjny stolat. Nie zabrakło także krótkiego występu przygotowanego przez uczniów gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej. Gratulacje za wychowanie dzieci na obywateli naszej ojczyzny, za 50-lecie trwałego, szczęśliwego i przykładnego pożycia małżeńskiego złożyła Bogumiła Zurzewicz, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Płużnicy. To symbol wierności i miłości rodzinnej. Rodziny, która powstała w roku 1964, bo to wtedy małżonkowie stanęli na ślubnym kobiercu i wypowiadając słowa przysięgi wzbogacili kraj o kolejną przykładną rodzinę.